W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży wykonana została już większość prac związanych z remontem i wyposażeniem szpitalnego oddziału ratunkowego. Większość kosztów remontu i wyposażenia oddziału została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Zdrowia. Zbliża się ku końcowi modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego, w tym budowa lądowiska w pobliżu tegoż SOR-u potocznie nazywanego. Zakończenie planujemy na końcówkę kwietnia bieżącego roku. Inwestycja była niezbędna. Finansowana jest w znacznej części w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Otrzymaliśmy dotację celową, natomiast pokrycie udziału własnego to jest udział samorządu województwa. W tej chwili trwają intensywne prace przy budowie lądowiska. Wszystkie prace, które były związane z modernizacją szpitalnego oddziału ratunkowego, w tym doposażenie, już zostały zrealizowane. Do szpitalnego oddziału ratunkowego trafiają pacjenci nie tylko z urazami, ale także z innymi schorzeniami, między innymi układu krążenia. Ta część, w której teraz jesteśmy, nazywa się salą obserwacyjną. Jest to najnowsza sala w zasadzie wyremontowana w tym szpitalu w nowym standardzie. Najnowszej klasy monitory, które tutaj obok siebie posiadamy, dysponuje takimi funkcjami, że można każdą czynność życiową przy jego pomocy oznaczać. Dzięki temu pacjent jest cały czas monitorowany. Te monitory mają podgląd w dwóch jeszcze salach, gdzie znajdują się pacjenci wciąż przybywający do szpitala, więc my cały czas obserwujemy pacjentów, którzy tu są podłączeni, zamonitorowani u siebie na salach zabiegowych, salach przyjęć pacjentów. Te monitory posiadają dodatkowo taką funkcję bezprzewodowej łączności. Po wypięciu takiego monitora możemy z pacjentem i z pełną dokumentacją monitorującą jeździć po całym oddziale. To jest szczególnie ważne, ponieważ w naszym szpitalu między innymi zajmujemy się ostrym leczeniem udarów mózgu. Pacjenci z udarami mózgu muszą być wykonane przed leczeniem badania. Wówczas ten pacjent cały czas jest w pełni zamonitorowany, obserwowany. To są pacjenci w nagłych, ciężkich zagrożeniach życia i dzięki temu monitorowaniu możemy bezpiecznie przeprowadzić wstępną diagnostykę po to, żeby do tych 3-4 godzin pierwszych od zaistnienia udaru mózgu móc tego pacjenta leczyć już na 6 piętrze w oddziale neurologii. W Szpitalu Wojewódzkim w Łomży realizowanych jest kilka projektów związanych z modernizacją bazy medycznej placówki. W ciągu kilku lat dzięki zabiegom zarządu szpitala na ten cel zostanie przeznaczonych prawie 30 milionów złotych.